Przede wszystkim to znowu poziom 7. Dalszy ciąg wrota kanałów 3. Dobra, nie wiem, czy jakikolwiek kierunek jest lepszy lub gorszy w tej sytuacji. Po prostu chodźmy tędy przed nas. Możliwe, że gdzieś tutaj możemy dojść do osiedliska Orin. Tak mi się zdaje. Ale tego nie jestem pewien. Ten tłuszcz pewnie moglibyśmy próbować wypalać, ale... Nie widzę, że nawet gdybyśmy się mieli przewracać, to żeby to był poważny problem. Pergamin. Wszystko jest tutaj, jak obiecałem mojemu ulubionemu klientowi. Niełatwo było przeszmuglować to przez kościaną opończę pięści. Zakładam, że moja zapłata czym prędzej znajdzie się w tym samym miejscu, co zwykle. Wasz wierny dostawca. No cóż. Cokolwiek otworzy tą skrzynię, może mieć nie lada niespodziankę. Ale to nie jest nasz problem. Co my tu mamy? Przywołanie żywiołak. Narzędzia złodziejskie, fajnie, fajnie. Przydatne rzeczy. A tam... Arabella. Chyba się znamy, co? Ile nie jesteś... jak to ująć? Arabella seems not to notice Doppelgangerem. As you approach. She's as intent on examining a peculiar stone as she is unbothered by the corpses littered on the ground. Ah, this must be the girl Arabella. Hey! I had a feeling you'd show up. It's sort of our thing, like it's fate or something. Check out the stone. It's magic. Incredible, right? Spadaj kamień. 15. Mamy premię plus 4. Więc mniej niż 50-50 szans. Plus jeszcze premia za skazałek. Creatures slain, lovers reunited, spells crackling through the air. The stone holds records of all who have passed by it. Arabella is collecting them. It's as natural as breathing for her. Masz rację, ten kamień jest niesamowity. Widziałem zdarzenia z przeszłości, zupełnie jakbym tam był. And I've only scratched the surface. I want to know everything. Bone Man was right. The weave will take care of me. I just need to listen. Wszędzie leżą trupy. Co tu się stało? Bandits came at me with daggers. They didn't know who they were messing with. Oh, cały ten czas byłaś całkiem sama? Yep, and I like it that way. Bone Man told me to follow the weave, to let it guide me. I've learned a lot thanks to him. And I'm still learning. Dobra, to dobra, twoja. Don't worry about me, I'll be just fine. I'll see you soon enough. Bone Man said so. No, że pomożesz nam w walce z mózgiem. Kurczę, 10-poziomowych trzech rozwaliła sama? Może gra trochę przesadza z tym, jakie poziomy ta mała powinna... Jakie powinny być poziomy tych... rzezimieszków. Ale co tam ja mogę wiedzieć na ten temat? Dobra, Arabella. Miłego czytania. My tutaj szukamy chomiczych berserkerów. I cóż, idziemy dalej. Oczywiście tutaj mamy punkt, kanały. Przypomnę, że rozpadlina to tłumaczenie dla bezdennej przepaści. Albo bezdennej rzeki szlamu.
Dobra. Tutaj nie byliśmy. Zobaczmy, czy coś tu mamy ciekawego. W sumie tak publicznie dostępne skrzynie to myślę, że nie powinny mieć nic ciekawego, ale... Dobra, to domyślam się, że jest jakieś kolejne przejście do gildii. Badajmy je. Tak samo trudne jak poprzednie. To believe that doppelganger was truly Jahira. A sure sign he's being manipulated. Okej, okay. Przez przypadek na ciebie kliknąłem, ale... Uważajcie, skoro była jedna, może być ich i więcej. Spróbujmy. Podejdźcie tutaj. Ciekawi mnie, czy jeżeli aktywuję ten potykacz skrzynką, mogę to podnieść? Mogę. To czy to wypali we mnie? Jest coś mniej, nie. Trochę tutaj. Cyk. Okej. Tańszy sposób na aktywowanie takich pułapek. Dobra. Zamierzacie jeszcze mieć jakieś kolejne potykacze? Zobaczmy, co tu się dzieje. To nie jest zbyt ciekawa sytuacja. Nocne ostrze. Możecie strzelać do ludzi? A heretic in our midst. Your death in the dread lord's name. Okej. Ale zanim to się wydarzy. Ładnie, ładnie. Ponadto, ładnie się tutaj skupiliście. Momencik, czy ty nie miałeś jakiegoś czaru? Darmowego? Zdawało się, że ci ostatnio dawaliśmy jakiś czar, który miał być darmowy, o ile mi się wydaje. Dobra, no na pewno możemy wam zasadzić krąg śmierci albo słup ognia. Zasadźmy wam słup ognia, jak się tak ładnie już skupiliście. Pięknie. Dobra. Ciekawe, czy ty masz jakąś obszarówkę do rzucenia? Mam nadzieję, że nie. Dobra, fajnie, że masz czary ogłuszające jako darmową akcję. Na pewno bardzo to dla ciebie działa. Dużo strzał ognistych. Mogę poświęcić jedną na nią. Time to press ahead. Dobra.
45%, 30%. Zawalę jej to. To zaraz może wybuchnąć. Ale dobra. Zrzucił po prostu. Dobra. Zobaczmy, co zrobi. Czy tutaj jakoś będę mógł do niej strzelić? Nie, tylko z tej strony. Need to find a way forward. A mogę. Raira? Czyli honory? Nic wam nie jest? No na to, że nie. Nie musicie mi dziękować. Nie ma za co. Dobra, mordercy cięcie. To chyba to samo, co ci kultyści, którzy w banku nas zaatakowali. Dobra, te beczki wybuchły. Przynajmniej jedna z nich wybuchła. Tego toksyczne wyziewy. Dobra. Dźwignia. Zobaczmy. A nie widzę, żeby nic się ruszyło. Nic ciekawego. Dobra. Co miało oznaczać to pstryk? Toksyczne wyziewy się znowu tutaj pojawiły. Może to ten komin. Serce, czy jesteś w stanie... Gdzie jest ten komin? Tutaj. Dorzucić te zwłoki do tego komina. Rzuć za ciężka. Dobra, trudno. I więcej zwłok. Znaczy, mam na myśli toksycznych wyziewów. To jest chyba druga strona tego przejścia. Może chcielibyśmy tutaj zbadać ewentualnie. Dobra. To na pewno możemy spróbować tym zakryć ten komin. Nie. Chcę to zakryć. Czy jeżeli skoczę na to, teraz będę mógł doskoczyć? Nadal za wysoko. Może nie? Co jeżeli tą beczkę przyniosę tutaj? Położę teraz na to. Teraz skoczę na tą beczkę.
Gra mi nie pozwala wskoczyć na beczkę z jakiegoś powodu. Dobra, nieważne. I tak jest jakieś tylko wyjście stąd. Póki co nie chcemy jeszcze wychodzić. Dobra. Musimy w takim razie pójść tutaj. Dobra, widzimy się tam na miejscu. Okej, jedyne co tam znalazłem to były lita ściana. Domyślam się, że to jest jakieś wyjście ewakuacyjne z gildii. W każdym razie zapomniałem właśnie ze szczurkami pogadać. Co możecie wiedzieć? Nieważne. Rozumiem, że jak tutaj spróbujemy podejść, to chyba pewnie nas zaatakują, co? Tutaj jest też przejście do Cazadora, mi się zdaje. Nie wiem, zobaczmy. Kultysta absolutnie ciekawe. Może na razie ich zostawmy. Oni mówili, żebyśmy nie podchodzili tutaj. Czy generalnie, ostatecznie, chyba chcemy się ich pozbyć, bo generalnie nie robili wrażenia na prawych obywateli. Że wszechświat by nie żałował ich odejścia, ale nie wiem, mniejsza o to. Popatrzmy, gdzie jeszcze możemy się pokręcić bez powodowania jatki. Metalowa skrzynia. Luźny kamień. No. Tylko zapasy. Dobra, cyk. 20. To może być trochę trudne. Ale szczęście to również umiejętność. Centralna zbroja skórzana ćwiekowana, włoski kirin. Okej, pole pióro, drzewa, kielich, złoto. Co przesadnie ciekawego. Pomalowany klucz. Nie wiem, co to może być. Gdzie wyszliśmy? Nie wiem, ale jeszcze nas tutaj nie było. Dairu Vin. Z jakiegoś powodu jesteś oznaczony jako przeciwnik. Byliśmy ostatnio w pałacu, nie narzekaj. Diabelstwo Mefistofelesa. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy cię atakować.
Czekacie spinaczka w smrodzie po śliskich szczeblach w górę. No nie wiem. Pobadajmy jeszcze, co tu mamy w kanalizacji. Kobold złodziej, mapa kanałów. Pokazuje obszar oznaczony znakiem X, obok niego znajduje się tatka, czerwiak, smok, skarb plemienny. Okej. I tutaj jest zaznaczony element. Spodziewam się jakiejś zasadzki, albo czegokolwiek, co zabiło tego kobolda. Watch yourself. I spy a trap. Dobra. Oznakowana skrzynia. Miecz. Wiecie co? Odsuńcie się. Poproszę. Bo. Wskazówki. To już gorzej się nie dało. Okej. Okay. Było aż takie straszne. Right tool will do the trick. Tylko 7. To za łatwy zamek. Bezgrana notatka. Niezła próba, zarozumialcu. Nie, po angielsku to na pewno znaczyło nice try, czyli... nie wiem, jak to przetłumaczyć? Haha, chciałbyś, albo... nie udało ci się, albo... nie wiem. Czy tym prawie niezła próba to... złe tłumaczenie. Nadal się pojawi ten... nie chce zniknąć ten wskaźnik, że skrzynia. Możliwe, że coś więcej jest do niej tutaj zrobienia, ale... nie mam żadnych wskazówek, co niby to miało by oznaczać. Może te kolejne kopce. Dobra, już wiemy, że to jest zapułapczone. Chociaż... biorąc mój niezwykły odskok. Łapki nie są nam straszne. Szukaj dalej, ćwieku. Dobrze ci idzie, co? Zdecydowanie. Widzimy jeszcze jakiś... o, tu jest jeszcze jakiś kopiec. Kolejna porażka. Nieco... nie wiem, co ten wystrzał mocy zrobił tobie w ogóle. Ale mniejsza o to. Co tam, złodzieju, już ci się nudzi? Mogę to robić cały dzień. Okej, okay. Zdaje się, że te kopce się pojawiają. Każdy kolejny. Kiedy jeden rozkopiemy, to kolejny się pojawia. Co, nawet nie chce mi się bawić, chociaż... chyba pierwszą próbę chyba mamy za darmo. Może nie. Nie wiem, czy potrzebowaliśmy rozbroić pułapkę, czy potrzebowaliśmy rozkopać tyle skrzyni, ale w końcu coś znaleźliśmy. Dobra, to wszystko? Hmm.
Nie widzę żadnych kolejnych kopców. Nie, jest jeden kopiec. Co może rzeczywiście trzeba rozbroić pułapkę, żeby coś się pojawiło w tych skrzyniach. Może nie? Czego szuka Ślimorze? Skarbów. Coś jeszcze? Dobra. Nie widzę żadnych kolejnych. Więc może przejdźmy dalej. Żrąca solanka. Tam są drzwi, ale tam już byliśmy. To nas to za bardzo nie obchodzi. Kogoś tu mamy. Kolejnych bachnitów, czy jak to balitów by to nazwać. Nie wiem, czy powinniśmy się tutaj zbliżać, biorąc pod uwagę, że... Just as I was getting bored, our lord sends us a little diversion. Oczywiście wszystkie na... Wszystko na mnie idzie. Że już przywołałaś te kruki, czy to oznacza, że one już tutaj zostaną? Wszystkich nas poślepiały. Szczęście tylko na jedną turę. I na szczęście, kiedy już się zaczęła nasza tura, to koniec. Myślę, że powinnaś rzucić... Momencik, ty masz płaszcz krzyżowca? Nie. Czego potrzebujemy? To duchowych strażników. Powiedzmy, że światłości. A ty się obroniłeś? Z jakiegoś powodu? Dobra. Możesz mi dać też malutki jego całusa. Dobra. Jaheira. Mamy im mało punktów życia do zadania. Robi się coś takiego jak piorunujący uścisk. Albo fala gromu. Nie. Dobra, dobrze by było ich dwójkę zdjąć. Wydawało mi się, że to jest obszarówką, ale chyba źle mi się zdawało.
Dobra. Może ściągnij jego po prostu. Dobra. No holding back. A ty ściągnij jego. Teraz jego. Możesz zejść tutaj. Nie masz akcji dodatkowych. Powiedzmy tutaj stań i tyle. Fajna ta twoja zbroja, Agathys. Dobra. Mogę ciebie klepnąć, ale niezbyt dobrze mi to wróży. Mogę użyć śmiechu na niej, żeby się... 42%. Dlaczego ty masz... Masz dużą mądrość. Jest tu też ktoś niewidoczny. Mogę spróbować go wywołać, ale on nie wiem, czy dalej tutaj stoi, czy gdzieś indziej poszedł. Możemy też, jak zwykle, spróbować pozamęcać ludzi, ale nie są zbyt skupieni. Możemy go zaszydzić. Nawet go to nie zabiło. Liczyłem na to, że go to zabije. Dobra, to spróbuję go przynajmniej odepchnąć. No dobra, to łyknij ten atak i wycofaj się. Dobra. Rzucają bombami. Fajnie, że chybiłeś. Dobrze zgadłem, że nadal tam stałeś. Dobra. Grad cierni. Przywołanie poziom pierwszy. Ciernie zadają celowi i eksplodują, zadając celom w pobliżu. Na Jaheire nie reaguje. Dobra. Zróbmy jakieś ładne trzaśnięcie. Dobra, myślałem, że to bardziej będzie bolało zrzucenie do tych kanałów. Ale najwidoczniej nie. Dobra, myślę, że tutaj staniemy. I to tyle. Dobra, Jaheira. Wiemy, że tutaj jest twój kolega, więc możemy trzasnąć wam błyskawicę ładną i was to zaboli. Dobra, to w sumie tyle. Wam też mogę zasadzić jakąś ładną. Tak, tylko muszę trochę bliżej podejść, żeby być w zasięgu. Dobra, tak w ogóle mam jakiś innych dużo strzał? Ilmatera? Nie, to nie zadaje obszarowych. Strzała wielu celów. Zadaje dodatkowo połowę obrażeń trzem innym celom w zasięgu. Próbujmy. Ile ty masz tych nie do zdarć? Nie rozumiem. Podobnie powinienem przeczytać, jak to działa.
podejdź tutaj. I spróbuj tego łachmy te ściągnąć. No cóż, prawie ci się udało. Jeżeli będziesz spróbował uciec, to... to tego pożałuję. Starczą? Grat cierni. Nie zareagujmy. Ostatnio na mnie zadała za dużo obrażeń. Dobra. Spróbujmy dobić tego pana. Dobra. Teraz możemy nią się zająć. Kruk chyba stracił zapał do tej walki. A nie, próbuje nas na... obejść naokoło. Dobra. Niestety anulowało ci to twoją koncentrację i straciłaś błyskawicę. Dobra, spróbuj ściągnąć tą panią. Ładnie. Ja spróbuję ściągnąć tego kruka. Też ładnie. Podejdźmy trochę bliżej. Coś ci zdjęło duchowych strażników, nie jestem pewien co. Dobra, możesz spróbować ją ogłuszyć. Albo chybić haniebnie. O, to już bardziej zabolało. Ale dobra. Siła, zręczność, a mimo to rzucasz takie czary. Dobra, zaklnijmy cię w takim razie na siłę. I ciachaj ją. I jeszcze raz. Jeden HP. No, chyba nie wystarczająco daleko odszedł. Dobra, jesteś w stanie ją ściągnąć? Dziękuję. Jesteś w stanie ściągnąć kruka? Nie, dziękuję. Dobra. Wszyscy cali i zdrowi. Parę strzał fajnych. Kusza ręczna plus jeden. Już takie widzieliśmy. Runs. Open up. Czy te kruki miały coś przy sobie? Nie. Dobra, zobaczmy, czy ta pani coś miała przy sobie. Wrota śluzy. Ta pani nie miała nic przy sobie. Dobra. Will, odnów sobie te zbroje. Zasłużyliśmy na drobny odpoczynek. Dobra, obawiam się, że to może być wejście do jamy Orin. Gdzie jeszcze nie chcemy się udawać. Dalej chcemy znaleźć Minska. Ale nie wiem, gdzie teraz powinniśmy się teraz udać. Ten moment, tutaj są te żywiołaki tłuszczu.
Tutaj nic nie było więcej. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Dobra, w takim razie bardowska inspiracja dla naszej najsilniejszej bohaterki w drużynie. I ty to zrób. Okej. Nasza druga najsilniejsza bohaterka w drużynie. Poziom wody wzrasta. Czy teraz mamy tą zastawkę nacisnąć? Może ta zastawka otworzyła chyba ten wrot. Te wrota. Notatka dla służb sanitarnych. Pewnie chcesz otworzyć wrota śluzy, żeby dostać się do cysterny i ją wyczyścić. Aby to zrobić, musisz ustawić zawory tak, aby poziom wody i temperatura były wyrównane na optymalnym poziomie. Nie popasz się. Okej, chyba musimy to wyłączyć. Całość nie wygląda bezpiecznie. Chyba tam nam się to nie udało zrobić. Dobra. Zagadka, której nikt ci nie wyjaśnia, jak działa, i jak już raz coś klikniesz, to nie da się tego odkręcić. Idealne. Idealne. Więcej takich. Dobra, w każdym razie i tak mamy chyba te otwarte te zawory. Znaczy tą śluzę. Więc to chyba nie ma wielkiego znaczenia, że to zawaliliśmy tą zagadkę. Przejdźmy się tędy. Zobaczmy, co tu właściwie mamy. Póki co nic ciekawego. O! Mamy to, czego szukaliśmy. A raczej tą osobę, którą szukaliśmy. Dobra, przydała się nam krasomóstwo w takim razie. All the coin seems to be there, if a little blood stained. You lot are enthusiastic about your lord's work. Our lady, we serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long past our own godly roots. I'm afraid I forget the half of them. Oh. But you. My się znamy już. When did you start worshiping gods? Did they give your wee rodent a worm friend too? Rodent? Enough. Mińsk ewidentnie nie wie, kim jest. Proper respect, and you will return to the guild hall and do as we have paid you to. Of course. I only thought. Wait. Flop all you wish, little fish, but Mińsk has caught you. On that note, good luck. The job will be done by the time you get to the guild hall. Okej. Ciekawe, że nagle nas atakują bez takiego żadnego. Ej, kim ty jesteś? Co tu robisz?
To tak jakby gadali sobie ze sobą i nagle stwierdzili: ej, zaatakujmy tego gościa. Dobra, po pierwsze, ewidentnie nie chcemy ranić Mińska. Możemy spróbować go zdominować. Domyślam się, że ty masz niezbyt dużą mądrość. Tak, jak zwykle. Dobra, widok taktyczny może się przyda w tym przypadku. 90%. Dobra, no to użyjmy tego. Dobra, teraz musimy się koncentrować na tym, więc mam nadzieję, że cię nie zaatakują. Rozumiem, że też Jahaire dobrze by było ściągnąć. Przynajmniej tą oszukaną Jahaire. Dobra, spróbujmy ich przestraszyć, zobaczmy, jak to zadziała. Dobra, na jednego zadziałało, na resztę nie. Dobra, dobrze by było, gdybyś była w stanie się ewakuować, ale oni póki co nie są w stanie ci zagrozić, więc powiedzmy, że możesz tu zostać. Duchowa broń? Halbarda, momencik. Młot dwuręczny. Możemy przywołać czwartego poziomu, czemu by nie? Jeszcze nigdy nie przywołałem wyższego poziomu. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że ich trochę... że ich trochę zajmie. Dobra, Mińsk. O, dobra, bierz się do roboty, świetnie. Spowolnienie na cele 4. To mi się nie podoba. Dobra, to już znaleźliśmy. Will, nie wiem czemu on stracił tur, ale mniejsza to. Dobra. Błyskawice powinny całkiem nieźle działać. Weźmy sobie jakąś potężną, 5. poziomu. I będziemy ich ranić, mam nadzieję, skutecznie. Dotarcie do celu jest niemożliwe. Tak? Co jeżeli stąd spróbujesz? Co jeżeli stąd spróbujesz rzucić błyskawice? Momencik, co ci w tym przeszkadza? Chyba my zablokowaliśmy linię strzału. Okej, stąd możesz strzelić? Nie? Wszystko zablokuje ci linię strzału? Dotarcie do celu jest niemożliwe. Nawet nie możesz skoczyć. Dobra. Trochę z mojego punktu widzenia porażka. Nie, nic nie możesz zrobić. Kompletnie nic nie możesz zrobić. Dobra, czy możesz nam jakoś pomóc? W
przywołać też nie jesteś w stanie nic zrobić. Bardzo niemiłe. Dobra, kompletnie się zrobiliśmy tutaj. Nie wiedziałem, że to aż tak bardzo zablokuje nam możliwości. No dobra, no to zakończ turę. Dobra, spróbujmy tego gościa ogłuszyć. Dobra, Will, ty na szczęście masz krok przez mgłę. Więc to cię nie zablokuje. Dobra, Nat, jak już zrobisz krok przez mgłę, to jaki będzie następny krok? Możemy spróbować rzucić słup ognia, który całkiem nieźle działał ostatnio. Nie, nie możesz się ruszyć. Co za cholernie fajny pomysł. Ścieżka zablokowana. Wszystko przeze mnie, stoję w miejscu i blokuję kompletnie blokuję kompletnie drogę. No cóż, trudno. Fajnie, że chybiliście ją. Dobrze, dobrze by było jego unieruchomić. Jak to dotarcie do celu jest niemożliwe, on stoi tuż przed tobą! Dobra, chcę odsunąć ciebie, tak żeby nie prowokować ataku. Więc mogę spróbować sprowokować atak mną. Dobra. Teraz ty możesz przejść sobie swobodnie. Nie prowokując ataków. Możesz nawet puścić jakiś ładny słup ognia. Myślę, że to dobry pomysł. Dobra. Płońcie, niewierni! Dobra. Skoro ja już zrobiłem to. Zamęt 75%. Podoba mi się ten pomysł. Pięknie. To może schowam się gdzieś, żeby... gdzie mogę się schować? Tutaj mamy Yo, która będzie prowadzić do mnie strzelać. I mamy też na górze łucznika. Próbuję tutaj się schować. Mam nadzieję, że... serduszko nas ochroni. Dobra, Mińsk. Bierz się do roboty. Póki co próbujesz rzucać czary, które niewiele dają.
Okej, okay, fajnie, że ci się udał rzut obronny. Dobra. Ładna błyskawica. Błyskawica 5. poziomu. Cyk. Dobra. I póki co się schowaj. Pomóż tutaj ich mordować. Tarcie do celu jest niemożliwe. Jest możliwe. Cieć to moc. Kiknie. No wygląda jakby uciekała. I chyba uciekła. Mocne ostrze. Rozumiem, że ty masz ładną zręczność, tak. W takim razie pozbawimy cię tej zręczności. I poszatkujemy. Poszatkujemy, mówiłem. Nie była twoja najlepsza tura? Reprymenda. Czemu mnie? Można na tylko zabić. Dobra, coś mnie ogłuszyło. Ale nie wiem co. Pewno nie zostało ich dużo tutaj. Ograniczony ruch, paraliż. Pocisk wiodący. I czemu nie? Wow, ale mu zasadziłaś. Dobra, ty póki co... Twoja dominacja jest krytyczna, żeby nie została przerwana. Więc spróbuj się tu ruszyć. Mam nadzieję, że to nie zablokuje znowu ruchu dla Jahairy. Dobra, Mińskie Kotako sobie daje radę. Dobra, Jahaira, na szczęście możesz dalej się ruszyć. W takim razie błyskawice. Dobra, Mińsk sobie tutaj daje radę, nie potrzebuje pomocy. Cyknijmy tutaj gościa. Cyk. Dobra. Dobra. Podejdź tutaj, żeby tak, żeby mieć ich w celu. A, jeden tutaj i dwa tutaj. A niepotrzebnie ją odrzuciłem. Mhm. Dobra, rozumiem, że to się wszystko jeszcze nie skończyło, bo nadal dominujemy Mińska. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli anulujemy dominację. Dobra, musimy w takim razie używać ataków... Gdzie tu jest? Gdzieś tu była taka... opcja atakowania, żeby nie zadawać śmiertelnych obrażeń.
Włącz ataki nieśmiercionośne. Dokładnie o to chodzi. No i cóż, ciśniemy go. Ciekawe, czy łuk ma ataki nieśmiercionośne. A, to włącza od razu na całą drużynę, okej. Nie wiem, jak można nieśmiercionośnie postrzelić kogoś z łuku, ale nie znam się zbyt dużo na łucznictwie. Ognia zapora. Przywołanie ognia zaporowego. Nie, Mińsk. Nie. Dobra, mam nadzieję, że to zadziała, więc nieśmiertelnie go zabij, Will. Against the darkness swarming his senses, a single light glows. Rage, flaring brighter every moment. Can't. He won't stay down for long. Tell your Elithi to protect him from the Elder Brain's influence. Quickly! No. This one will not aid our cause. Get rid of him. Obejmij go swoją ochroną. Don't be foolish. He is too unpredictable. He will only be a hindrance to us. To przyjaciel Jaheiry. Zrób to. No. I will not be coerced into protecting him. You do not see what I do. His thoughts, his mind, pure chaos. A mind flare pours poison in your ear, I think. Tell it I will tear the prism from your grasp and throw it into the deepest lava pit I can find. Long after our bones are dust and ash, the walls of its prison will still be burning. Now help my friend! She bluffs. Surely she would not risk the fate of all for one simple life. To bez znaczenia, pomóż mu. Fine. Have it your way. His mind unfolds beneath yours. A still lake pulls you down into its depths. Images flash by. Battles fought and friends fallen. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. Jaheira. You killed her! Spójrz w prawo. The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast and nameless falls away from his mind. There. It is done. Jaheira? I do not understand. Good. That means you're back to your old ways. We have a lot to discuss. But first, you have someone to thank. In the sudden silence, your minds merge once more. More memories, sensations, but passing too quickly for you to track. In the same breath, you share everything that happened to you. The Nautiloid, the Absolute, the Chosen of the Dead Three. You saved Minsk. While he danced like a Mind Flayer's meat puppet. Why? Zbliża się bitwa. Potrzebne jest mi każde ramię zdolne utrzymać miecz. Then you have two, and as many more as I can rip from enemy shoulders. No, to jest dobre podejście. He is
Where is he? Gdzie jest ten pół? Dobra, wiecie co? Trochę się przedłużył ten odcinek, więc zrobimy przerwę teraz, w następnym odcinku. Cóż, musimy znaleźć 10 tysięcy sztuk złota, chomika oraz, nie wiem, cokolwiek innego, co tu jeszcze się znajdziemy. Póki co dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!